Duchy poetów. Witamy Państwa bardzo serdecznie w kolejnej audycji Duchy poetów. Marcin Styczeń. Ernest Bryl. Erneście i drodzy Państwo, dzisiaj niełatwa sprawa przed nami, niełatwe zadanie. Będziemy mówić o Karolu Wojtyle. O Karolu Wojtyle jako poecie przede wszystkim. Chociaż w zasadzie Karol Wojtyła, papież Jan Paweł II, poeta, to dla nas jest jedna postać. No nie, bo jakby papieża zaakceptowałem naprawdę wewnętrznie od razu. Natomiast z poetą moje pokolenie miało pewne problemy. Nie dlatego, że myśmy odrzucali go, tylko że on wydawał nam się taki z boku. Ja nawet teraz zastanawiam się, bo przyszedł czas, kiedy go mogę jakby czytać, ale też, żeby wam się nie wydawało, kochani, ja czasami brnę z trudem przez niego. No właśnie, w ogóle sam papież Jan Paweł II powiedział, że gdyby papieżem nie został, to nikt by się tą poezją nie zajmował. Mówił skromnie, ale coś z tego, czy jest coś z tego, jest w tym trochę prawdy, czy nie? Czy to jest tylko skromność? Nie, to znaczy jest i nie jest, bo poezją tą się zajmowano, zanim on został papieżem. Przecież też wiele rzeczy opublikował wcześniej pod pseudonimem. I nawet w tym PRL-u, jak wychodziły antologie, to wiadomo było, że tego poety pominąć nie można. Chociaż może niektórzy chcieli pominąć, bo był ważny. Tylko on jakby mieścił się... No tak, ja dzisiaj myślę, dla nas, dla mojego pokolenia, trochę pomiędzy. Pomiędzy czym a czym? No pomiędzy epoką młodej Polski z jej językiem, pomiędzy językiem teatru rapsodycznego, który był bardzo ważny w jego życiu. Ale też wzniosły. Po prostu, dlaczego wzniosły? Dlatego, że on był budowany w okresie okupacji, kiedy można było robić wieczory w zasadzie autorskiej, przedstawienie baladyny czy czegokolwiek innego, musiało się opierać na tym, że paru ludzi to świetnie mówiono. Mówili. Tak, więc ono było bardziej, że tak powiem, jakby oratorskie, no właśnie sam rapsodyczne. Natomiast my już chcieliśmy ruchu, chcieliśmy scenografii, chcieliśmy wydarzenia teatralnego. No ale przede wszystkim chyba odróżniał was też język i tematyka. A język właśnie w związku z tym teatrem rapsodycznym, a może z Krakowem, który bardziej w tym tkwił, a może z innym pokoleniem troszeczkę, bo to jednak bardzo była różnica. Dla poetów jest duża tych kilkunastu lat. Wiązał się z tym, że dla mojego pokolenia, a przynajmniej dla mnie, nie bardzo to pasowało. Nie bardzo jej to pasowało, bo sytuacja była taka. Ja wychodziłem młodziutki i to był jeszcze koniec stalinizmu i potem koniec odrodzenia. Dla mnie poetą kształtującym był Borowski. Borowski z jego okrutną wizją świata. A mówisz o tym okresie przede wszystkim wojennym Broniewskiego? Mówię o Borowskim. O Borowskim okresie powojennym. Wojennym, ale odnoszącym się do wydarzeń wojennych. Do Auschwitzu, z Auschwitz do opowiadań obozowych, czyli świata takiego, w którym po prostu nie było miejsca na dobro. To było zawsze tak, że świat jest zły i że z człowieka przez głód, przez cierpienie, przez pewnego rodzaju obozy koncentracyjne można zrobić wszystko. Borowski w tych najlepszych rzeczach swoich i wierszach i opowiadaniach mówił tak, że on czuje się winny, bo przeżył. On dostał jakieś lekarstwo, ponieważ komuś innemu go zresztą odebrano. Bardzo często ludzie, którzy przeżyli Holokaust, mówili potem, że czują się winni, że przeżyli. No i myśmy widzieli tak dosyć głupawo może jako młodzi ludzie, że to taki jest świat.
No tak, no i teraz to jest niesamowite, bo skoro mówisz o wojnie, ja skomponowałem muzykę do tych wczesnych wierszy Karola Wojtyły z pieśni o Bogu Ukrytym, która po raz pierwszy drukiem ukazała się w roku 1946 w takim piśmie karmelitów krakowskich Głos Karmelu, ale te wiersze były pisane właśnie w czasie wojny, prawdopodobnie w latach 1943-1944 i to jest niebywałe, bo w tych wierszach nie ma tego całego okrucieństwa. Ale dlatego ja z tobą mówię, bo ja spotykam się z innym odbiorem tej poezji u ludzi dużo młodszych. Wy nie macie tego pewnego rodzaju obciążenia. Tego dosyć głupiego, bo myśmy to nazbyt jednostronnie widzieli. Ale ja też nie wiem, czy to jest głupie, no bo te doświadczenia wojenne były tak świeże, były tak mocne, że one musiały w was być. Ale my chcieliśmy też trochę ustawić sobie świat. Wiesz, no znowu nie byliśmy dziećmi w czasie wojny. Potem ustawialiśmy świat wedle doświadczeń starszych kolegów. No tak, ale mówiliśmy zresztą o tym. No wy jednak wychwalaliście, no, to takie twarde życie, brzydotę. Byliście jak z grochowiakiem turpistami. No tak. A papież Karol Wojtyła wtedy, też młody chłopak w czasie wojny, miał 20 kilka lat, pisał zupełnie inaczej. No jak w czasie wojny. I w ogóle on przychodził do nas z innym posłaniem, którego, ja nie wiem, nie mówię za innych, ale którego ja... Nie rozumiałeś. No, tak chciałem. No nie to, żebym nie czytał, ale po prostu mnie to nie porywało. Było w słownictwie, w obrazowaniu, bardzo jakieś dalekie. Inna rzecz, że wielu z nas wyzbywało się tak zwanego myślenia, jakbym powiedział gdzieś w cudzysłowie, duchowego. Człowiek jest brutalny, człowiek daje się zgnoić, z człowiekiem można zrobić wszystko, walczmy o to, żeby tak nigdy nie było, żeby można było z nim zrobić, ale że w człowieku jest jakaś straszna siła, to nam się... O, głupie. Wydawało, może powiem głupie, ale wydawało nam się taką propagandą wściekłą propagandą radziecką, bo u nich zawsze człowiek na końcu jednak brzmiał dumnie. A myście już w to nie wierzyli? Nie. Mało tego, nie wierzyliście w Boga, a już na pewno w Boga Miłosiernego. I to jest niebywałe, że Karol Wojtyła właśnie wtedy, w tej pieśni o Bogu Ukrytym, w tym najcięższym dla Polski, dla świata czasie, dla niego samego, przecież wielu jego przyjaciół zginęło wtedy w czasie wojny. W czasie wojny zmarł jego ojciec, pisze o Bogu, to przyjaciel. Posłuchajcie państwo tej piosenki w mojej interpretacji. To przyjaciel, ciągle wracasz pamięcią do tego poranka zimą. Tyle lat już wierzyłeś, wiedziałeś na pewno, a jednak nie możesz wyjść z podziwu. Pochylony nad lampą w snopie światła, wysoko związanym, nie podnosząc swej twarzy, bo po co? I już nie wiesz, czy tam daleko widziany, czy tu w głębi zamkniętych oczu. Jest tam, a tutaj nie ma nic prócz drżenia, oprócz słów odszukanych z nicości. Ach, zostaje ci jeszcze cząstka tego zdziwienia, które będzie całą treścią wieczności. Jest tam, a tutaj nie ma nic prócz drżenia, oprócz słów odszukanych z nicości. Ach, zostaje ci jeszcze cząstka tego zdziwienia, które będzie całą treścią wieczności. Przyjaciel, ciągle wracasz pamięcią do tego poranka zimą. Tyle lat już wierzyłeś, wiedziałeś na pewno, a jednak nie możesz wyjść z podziwu. Jest tam, a tutaj nie ma nic prócz drżenia, oprócz słów odszukanych z nicości. Ach, zostaje ci jeszcze cząstka tego zdziwienia, które będzie całą treścią wieczności.
jest tam, a tutaj nie ma nic prócz drżenia, oprócz słów odszukanych z nicości. Ach, zostaje ci jeszcze cząstka tego zdziwienia, które będzie całą treścią wieczności. Przyjaciel, ciągle wracasz pamięcią, Karol Wojtyła. No i widzisz, jak słuchałem tego, to ja pomyślałem sobie, no dlaczego ja tego wcześniej nie widziałem? Musiały lata minąć, musiałem dostać po grzbiecie, musiałem przeżyć różnego rodzaju swoje głupoty, sam się przerobić, żeby kiedyś napisać taki wiersz o Bogu, który jedzie ze mną w tramwaju. Ten tak. Stary, który jechał ze mną w tramwaju. Przeczytaj fragment. A nie wiem, czy go znajdę, ale po prostu albo drugi jest taki wiersz. Wielokrotnie przyjaciel, przyjście kogoś, ktoś, kto jest z nami, nagle potraktowałem Boga jako kogoś, kto jest obok mnie, przychodzi. I tutaj na przykład to jest tak, jakbym się dzisiaj zgodził, pochylony nad lampą w snopie światła wysoko zawiązanym, nie podnosząc swej twarzy, bo po co? No mój Boże, myślę sobie, prawie bym dokładnie teraz napisał. Czyli jakby nie umieliśmy wtedy, albo ja, mówmy ja, nie no. My. Nie umiałem siebie jakby zrozumieć, przerobić. Nie umiałem zrozumieć Boga jako przyjaciela. No w tamtym czasie powiem ci szczerze, że to jest bardzo trudne, bo to też trzeba sobie zdawać sprawę, że to i dzisiaj dla wielu jest nie do przyjęcia. No ja pamiętam, że byłem na takiej pielgrzymce z osobami niepełnosprawnymi i tam też szli więźniowie, recydywiści. I była taka dyskusja o Karolu Wojtyle i właśnie o tym, co się działo z nim w czasie wojny. I taki więzień mówi, ale co to za facet był? Mówi, wszyscy walczyli, jego przyjaciele walczyli, ginęli, a on się w kościele chował. I powiem szczerze, że na taki argument z takiej pozycji męskiej to było mi trudno odpowiedzieć. Teraz już wiem, że on rzeczywiście walczył o coś ważniejszego. Ale tylko, że jeszcze poza tym raz, nie wszyscy walczyli, bo to jest tak pięknie się mówi, wszyscy walczyli, a on się chował. A po drugie, bycie księdzem w tym czasie też było odwagą. Odwagą. Poza tym uczenie się w nielegalnym seminarium było odwagą. Działanie takie, jak on działał, było z odwagą. I rzecz polega na tym, że on po prostu był w tym wszystkim, tylko nie był z bronią w ręku. Tak. To znaczy on ratował coś, co ginęło nawet w tych, co walczyli o dobro. Ginęła w nich miłość. Ginęła w nich miłość. No pojęcie chociażby, ty powiedziałeś, miłosiernego. Tak, Boga. Ten kult miłosiernego przecież w tym czasie, dziś nam się wydaje, a któż to nie znał. Otóż w tym właśnie czasie, tuż przed końcem wojny i w czasie wojny, to był kult, który był właściwie formalnie przez Kościół schowany gdzieś głęboko za szafę i nawet zakazywany. Bo uważano, że te wszystkie objawienia Faustyny, że te całe koncepcje są dosyć ryzykowne. Był straszny opór przeciwko temu. A młody Karol Wojtyła się tego trzymał i pracując w Solwaju chodził właśnie no tam. To ja nagle sobie pomyślałem, kiedy byłem w momencie, bo naprawdę byłem, w momencie, kiedy on pierwszy raz odwiedził jako papież, w której w pielgrzymce odwiedził Łagiewniki. I ja tam stałem, w tłumie, na zewnątrz. I myślę,